idę walczyć, mamo. Może nie wrócę więcej. Może mi przyjdzie polec tak samo, jak tyle tysięcy poległo polskich żołnierzy za wolność naszą i sprawę. Ja w Polskę, mamo, tak strasznie wierzę i w świętość naszej sprawy. Dziś idę walczyć, mamo kochana, nie płacz, nie trzeba. Ciesz się jak ja. Serce mam w piersi rozkołatane, serce mi dziś tak cudnie gra. To jest tak strasznie dobrze mieć Stena w ręku i śmiać się śmierci prosto w twarz, a potem zmierzyć i prać bez lęku za kraj, za honor nasz. Dziś idę walczyć, mamo. Przywitaliśmy się powstańczymi strofami Józefa Andrzeja Szczepańskiego, pseudonim Ziutek. Mili Państwo, witam serdecznie po raz kolejny, 1 sierpnia, po raz kolejny w gorący, sierpniowy, rozgrzany dzień. Po raz kolejny na Cieszyńskim Rynku wspominamy dziś bohaterów. Tych, których znamy z przekazów medialnych, tych, których znamy ze wspomnień, ale także tych anonimowych, którzy oddali swoje życie w walce o serce naszej ojczyzny. Powstanie warszawskie to największy powstańczy zryw militarny w okupowanej przez Niemców Europie. Nierówna walka, jak Państwo doskonale wiecie, trwała 63 dni. 1 sierpnia 1944 roku, po latach nieludzkiej, zbrodniczej okupacji niemieckiej, która każdego dnia przynosiła nowe zbrodnie, warszawiacy chwycili za broń. Za mną marsz.